Hej, hej, witajcie w kolejnym kwadransie. Dzisiaj z Tomkiem ogrywamy Juju, czyli polską platformówkę od studia Flying Wild Hog. Studia, które do tej pory robiło shootery. Tak, krwawe shootery. Nagle stwierdzili, że zrobimy sobie platformówkę. No i w sumie tyle. Tomku, dołącz, wziąłem jakąś jaszczurkę. Jaszczurkę. Ja wcześniej w to nie grałem, więc mogę się gubić w controlsach. Tak, jeśli chodzi... Ale najwyżej mi pomożesz. Jeśli chodzi o... No mamy trochę więcej umiejętności teraz odblokowanych, ponieważ ja już grę skończyłem. Czy ona się skaluje w ogóle do liczby graczy? W sensie poziom trudności na przykład? Nie, ta gra jest bezczelnie łatwa. I szczerze powiedziawszy, nie wiem czy czytaliście już recenzję, bo wisi u nas na stronie. Jest to... Ojej, spadłem. Jest to jedna... Ojej, jest to jedna z najbardziej nijakich gier, w jakie grałem w ostatnich miesiącach, prawdopodobnie nawet latach. No niestety Studio Flying Wild Hog powinno zdecydowanie pozostać przy... Chodź, tutaj mamy sekret. Aha, chyba spadłem. Powinno pozostać przy robieniu shooterów najwyraźniej. Czekaj, bo nie mogę się uwolnić. Ta gra nie wyróżnia się niczym, ani projektami, ani... nie jest tak naprawdę zabawna, no. Wiadomo, że dzieci będą się bawić przy niej fenomenalnie, ale z drugiej... Jak mam teraz wyjść? Dobra. Ale z drugiej strony tego typu gra jest przeznaczona dla zdecydowanie dla rodziców z dziećmi. No i niestety rodzic się zanudzi na śmierć prawdopodobnie. Da się tu przegrać? No tak, no oczywiście, jeżeli zginiemy obaj. O, możesz ich zjadać. No właśnie, zauważyłem. Ta gra, jak widzicie, bardzo dużo czerpie... A i fajnie się zjada. Bardzo dużo czerpie z innych produkcji tego typu. Można tutaj zobaczyć trochę Donkey Konga, trochę Kirby'ego, też parę innych rzeczy. No i najgorsze jest to, że to wszystko widzieliśmy. W tej grze brakuje jakiejkolwiek oryginalności i to jest chyba jedną z jej największych bolączek. Brak jakichkolwiek świeżych pomysłów, za łatwy poziom trudności, no i nijakość wszystkiego właściwie. To jest chyba najgorszy typ gry, wydaje mi się, bo zwykle jak gram w coś... Czasami nawet gram w złe gry dla przyjemności, ty Tomku coś o tym wiesz, że zdarza mi się tak robić. Sadomaso. Tak. No i kiedy gra jest totalnie zła, to mogę się z niej pośmiać. Kiedy jest dobra, no to jest dobra, wiadomo. Natomiast kiedy jest taka, to po prostu nie chce się niczego robić, bo nie, no bo nie ma niczego, co by mnie przy niej trzymało tak naprawdę. Ale jest chociaż krótka, czy jak to wygląda? No przejście całej gry od początku do końca w miarę, co prawda nie zrobiłem... Ty poczekaj, bo mi gdzieś zniknąłeś. Nie zrobiłem 100%, ale zebrałem wiele rzeczy. Zajęło mi około 6 godzin, więc nie jest jakaś strasznie długa. Czyli Juju czy Call of Duty? Co polecasz bardziej? Kurde, to jest trudne pytanie, bo wiesz, że nie lubię Call of Duty. O nie, spadam. I to starcza ci na 6 godzin mniej więcej, więc jest. A nie na 4? No, ten ostatni... Ej, weź mnie wyjmij z bańki. O, dziękuję. No, pięknie, zabiłeś mnie. I siebie też przy okazji. Aha, coś się stało. Tak. Czy Juju, czy Call of Duty? Może porównajmy to do innych platformówek. Kurde, na pewno taniej... No, o Raymana ci nie będę pytał, bo pewnie... No wiadomo, ale na przykład możecie dużo taniej prawdopodobnie, bo już minął ponad rok od premiery, kupić Puppeteera, który jest fenomenalny pod względem fabuły, fenomenalny pod względem rozgrywki i przede wszystkim świeży. Niestety nie sprzedał się najlepiej, a należy mu się to, bo jest to według mnie jedna z najlepszych gier sprzed roku, więc... Warto, absolutnie warto. No i w tę grę z pewnością będą się świetnie bawić również dorośli, nie tylko dzieciaki. Przede wszystkim możemy pełnić rolę supportującą dla naszych dzieci, z którymi będziemy się w to rola bawić. Rola supportująca? Tak, trochę tak, jak tak. Dota. Trochę jak Dota, tak. No ale... Czekaj, w czym jeszcze widzieliśmy takie role supportujące, kiedy... Tak, wiem, jak ktoś grał w Rayman Legends, to tam tego typu rolę odgrywała ta taka muszka, którą grało się na padlecie od Wii U, albo bodajże, chyba zwykłym padem się ją steruje na wersjach na inne konsole. Ała... No i w sumie to, co widzicie tutaj, jest wszystkim, co widzicie przez całą grę. To jest wszystko to samo. Najgorsze jest to, że niby pojawiają się jakieś drobne zmiany mechaniczne, ale te stare są tak naprawdę... Ale jest trochę zręcznościowa, wiesz, tak tutaj sobie pogrywam i patrzę, że jednak jakaś interakcja jest wymagana od gracza. Nie no, no ciężko, żeby była samograjem. Jakieś namiastki, wiesz, poskakać trzeba, natomiast no, jest to jedna z najprostszych gier, w jakie miałem okazję grać ostatnio. Co mówiłem? A, że praktycznie większość rzeczy jest...
kolejnych poziomach powtarza się większość pułapek, większość przeciwników jest taka sama, a różni się jedynie odrobinę skórkami. Wszystko jest to samo, tylko z każdym nowym światem zostaje zreskinowane po to, żeby wyglądało troszeczkę inaczej, ale poza tym nic w praktyce się nie zmienia, zmienia się wizualnie. No i to, to nie jest najlepsze. To nie jest najlepsze, bo już w połowie gry po 3 godzinach miałem i tak bardzo dość. Natomiast tak jak zresztą pisałem w tekście, no nie jestem w stanie ocenić tej gry na mniej niż 5, bo po prostu ta gra jest poprawna. Nie mogę napisać o niej nic złego, poza tym, że jest nudna. Mechanicznie działa, nic się nie psuje, nie ma bugów, przynajmniej takich zawsze wyraźnych. W szkole byli tacy uczniowie, którzy się nie wyróżniali niczym, po prostu jest... byli. Nikt Jujo nie wiedział, jak się nazywają na przykład. Dokładnie, Jujo jest grą, która samo. Popadnie w absolutne zapomnienie, według mnie. Właśnie sequel raczej nie jest w planach. Oj, mam nadzieję, ale gra kończy się cliffhangerem, żeby nie było. Aha. Fabularnie. Jest tam jakiś filmik, który oznajmia, że pojawi się nowy wróg, no i... Ojej, jeżeli chłopaki z Flying Wildhawk będą robili sequel, to ja mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy i zmienią tutaj bardzo wiele rzeczy na... Przede wszystkim może będą mieli pomysły, no nawet ci bohaterowie są tak bardzo nieoryginalni i nijacy, no jakiś miś... Nie no, jaszczurka jest spoko. Ile można wymagać od jaszczurki? To był już Gex, który też był jaszczurką i miał dużo fajniejszą grę opartą na jakichś tam kliszach filmowych. Dawaj jakąś high-endową misję. Ojej, zmienimy może świat, nie wiem, na ten wygląda jak pompowany z baloników, ale za chwilę przekonasz się, że tak naprawdę wszystko w tej grze jest tym samym. Czyli tak to są naprawdę wszystkie plansze, tak? To co teraz? Tak, 4 światy plus ostatni świat, w którym jest tylko główny boss tak naprawdę. Mhm. 4 światy po bodajże 9 poziomów, po 6 poziomów w każdym i 2 bossów w każdym. To każdy długością podobny do tego, który skończyliśmy teraz? Tak. A, czyli to, no dobra. Chociaż wbrew pozorom teraz jak graliśmy we dwóch, to znacznie szybciej mija mi czas na pewno niż jak grałem w pojedynkę, bo znowu grając w pojedynkę miałem odczucie, że o, widzisz, mamy teraz chmurkę pompowaną, wcześniej było słonko, które robiło praktycznie to samo. Wracając, grając w pojedynkę miałem wrażenie, że te poziomy są wręcz za długie dla pojedynczego gracza i że się niesamowicie dłużą. Aha. No mówię, we 2 osoby ta gra może trochę nabiera jakiegokolwiek, nie mogę powiedzieć tutaj uroku, ale sensu, bo przystajemy. No mamy, przynajmniej między sobą... Ja się bawię świetnie. Między sobą mamy jakąś interakcję, więc może to powoduje, że aż tak się nie nudzi. No nie jestem przekonany. Być może w czasie posłuchy, gdy jeszcze Juju będzie... Ale ten moment, kiedy ta chmurka wyciąga ręce, jest akurat spoko. Dlaczego? Fajnie to wygląda. Dlaczego? Te takie rączki wątłe, sięgające po jaszczurkę. Ja mam takie dziwne, wiesz, dziwne poczucie humoru. Ja też, ale, no, teraz, może... ale teraz jesteś dla mnie aż zbyt abstrakcyjny. Zobacz, no. Nie, no, to jest spoko, mi się podoba. Ja bym dał 6 na 10. Ojej. Nie grałeś w całą stary. To mi się podoba, bo słuchaj, tutaj masz takie rzecz, że obracasz walenia, czy tam wieloryba. Natomiast najlepsze jest to, że w pierwszym świecie miałeś takie drewniane koła, które obracało się w ten sam sposób. I teraz my nie słyszymy, bo mamy grę mocno ściszoną, ale nasi widzowie usłyszą z pewnością, że waleń obraca się dźwiękiem drewnianego koła, ponieważ nie włożono wysiłku w to, żeby nagrać jakikolwiek inny dźwięk. A może dźwięk. Tak miało być, wiesz, że niby właśnie odgłos drewna. A to dlaczego? Wie. Dlaczego? Skoro ta gra jest tak abstrakcyjna, no to... Wiesz, czemu nie? Zdecydowanie wolę abstrakcje, które dzieją się w Raymanie. Ta gra też jest mocno abstrakcyjna. Wow, czekaj. A co myślisz, że naprawdę zabrakło im dźwięków i pomyśleli sobie, no dobra, weźmy dźwięk stukania w szafę. Myślę, że poszli na piwo i im się zapomniało. No nie, no naprawdę. A teraz dałem się nabrać, bo był element tła. Myślałem, że to jest taki element, wiesz, na który mogę wskoczyć. Akurat takich nie miałem problemów grając w to, natomiast... No... Tak samo było w Wormsach tych nowych. No pamiętam, tak. Ale to, że tło zlewało się z... W Wormsach faktycznie ja miałem z tym problem. No wiecie, za taką cenę wydaje mi się, że znacznie lepiej jest zainwestować w nawet
no nie roczne, kilkuletnie Rayman Origins, który jest znacznie lepszą grą i pewnie kupicie ją dużo w takiej właśnie cenie. Dawaj, obracamy go. Jak Juju, bo już jest starsze. A co będzie, jak będę biegł w drugą stronę? Weź biegnij w prawo. Aha. Zepsułeś system. No po prostu kupcie Raymana. Będziecie się wy lepiej bawić, wasze dzieci będą się lepiej bawić. Rayman jest trudny, ale... No patrz, jak słodko wyciąga rączkę, no. Bomba. Pewnie na dłuższą metę to nie jest takie zabawne, ale... Póki co bawi się rewelacyjnie. Uihi! Okej. Okay. Ale faktycznie można, wiesz, oczopląsu dostać, jak tak... Strasznie kolorowy ten świat i... No mogę ten milczeć do końca kwagransu po tym, co powiedziałeś. O nie! Ho, ho, ho. Weź mnie uratuj z bańki. A jak mam to zrobić? Uderzyć? Musisz na mnie wskoczyć, tak. No nie mogłem. Dzięki. Chyba też umarłem. Pierwszy raz się przestraszyłem tego nietoperza, jak wyskoczył, gdy umarłem. Aha. To jest prawdziwy screamer nad screamerami. Wasze dzieci będą miały koszmary senne. On mnie jakoś nie przeraził. Bardziej to mnie przeraża, ten ktoś. Nie wiem, co to jest. Tak, on występuje w każdym poziomie, oczywiście jest zreskinowany. Ej, poczekaj. I trochę inaczej. Nie. Wow. Za dobrze się bawi, że... Szkoda, że tu nie ma jakichś takich wyzwań, wiesz, że jak gramy w kooperacji, to gra nie rzuca nam żadnych... Nie wiem, wiesz co, każdy poziom ma jeszcze time trial niby, ale to nie widzę sensu. Zupełnie nie widzę sensu. Te piranie mnie wkurzają trochę. Podobno no to był w Raymanie też z piraniami. No po prostu ta gra kopiuje wszystko, co może i nie daje nic od siebie zupełnie. No i to jest najgorsze, bo gdyby cokolwiek oryginalnego się działo w tej grze, bo wiecie, kopiowanie nie jest złe, jeżeli kopiuje się z głową, no i na tyle, żeby też mieć samemu cokolwiek do zaoferowania. No, a koło tutaj... fortuny? Nie, no tutaj możemy sobie dostać bonus w postaci tych motylków, które właściwie... Właśnie, te punkty coś robią? Przydają się? Awansujemy na jakieś poziomy? Zdobywamy ekwipunek? Są! Po prostu są. Aha. To wszystko. Niestety. Ta gra ma normalne trofea, tak? Ma platynowe. Platynowe trofea. Nie wiem, czy ma platynowe, ma trofea, bo niestety mi wskoczyły, już nigdy nie zapomnę o tym, że grałem w Juju. Tu są jeszcze na dole, w każdym levelu są ukryte bonusowe levele, których są trzy rodzaje i bardzo szybko się nudzą. W większości plansz udało mi się za pierwszym podejściem zdobyć wszystkie. Więc widać, jak to jest... Takie znajdźki, takie które znajdźki tak znajdziesz. Tak, tak, tak. Wiesz co, weźmy może jakiegoś bossa, pokażmy i będziemy już kończyć, bo zostało nam już niewiele czasu może z tego świata. Jeszcze jakby tu robot był bardzo fajnym bossem. Ale to będzie spoiler pewnie, bo to końcówka, tak? Nie, 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 z drugiego świata boss. Nie będziemy szli do ostatniego. Czy spoiler? Nie wiem, jaki tu spoiler, bo ta gra praktycznie nie ma fabuły. Co też jest dosyć zaskakujące. No mamy jakieś tam misia, jakąś jaszczurkę, które zepsuły pandzie. Ale pewien, generyczny przeciwnik. Pewien magiczny... Nie wiem, czy słowo generyczny istnieje w języku polskim. No tak. Natomiast... Generic. Ale nie wiem, czy istnieje odpowiednik w języku polskim. Dlatego powiedziałem, wiesz. No i te zwierzaczki psują rytuał pewnej magicznej pandzie, no i wszystko idzie. Czy jest jakaś taktyka, żeby tego bossa pokonać, czy po prostu go lejemy? Trzeba się nauczyć wszystkiego. No, każdy ma taktykę. Teraz musisz zrobić takiego jumpa tutaj. O! I on się odwróci. I teraz można wskoczyć tu i zrobić tego jumpa. No i teraz za każdym razem będzie miał zupełnie inne ataki, więc będzie miał, no i będzie miał ich coraz więcej przede wszystkim. Aha. Bomby mają jakieś tam, trzeba uciekać przed nimi w miarę. Lasery. Tak, I'm a charging my laser. Ups. No ładnie. Ja wciąż się uczę. Nie wiem do końca, co potrafi moja postać, ale coś tam potrafi. Nazywam się Tomasz Stachurski, klasa 5C. O, o! Fajnie, że twoja szczurka się pompuje, a mój... Kiedy będziemy mogli go zaatakować? Misiek dostaje skrzydełek. Jak uderzy? O, w ten sposób. Aha, coś mnie uderzyło. No, nie myślcie sobie, znaczy akurat bossowie są może nie trudni, ale da się przy nich zginąć kilkukrotnie, bo trzeba po prostu się nauczyć po kolei wszystkich ich ruchów, wszystkich co teraz? Schematów. Illuminati confirmed.
Wow, dobra. No ładnie. Widzisz, bo zrobić tak jak ja, że po prostu giniesz. No i straciłem serce. Giniesz i wychodzisz poza ten laser. Dobra, ała, ała, ała. Ała, jak mnie wszystko boli, ała. I co, jedno życie mu zostało, tak? Tam idziemy jedną baterię. Tak, ostatnia bateryjka już. Czy nam się uda? No. Kiedy będziemy mogli go zabić? Prawie. Tak bardzo chciałbym grać w lepszą grę teraz. No Puppeteer to nie jest, którym byłem absolutnie zachwycony. A ile ta gra kosztuje w ogóle? To jest tylko cyfrówka, prawda? Tak. Tylko, że wiesz co, do końca ci nie powiem, bo... jak sprawdzałem ostatnio, to ona była na promocji, była jakaś promocja na PSN, natomiast na pewno powyżej 40 zł. Aha. Więc tanio nie jest, szczerze mówiąc. No to bym wolał pizzę jakoś sobie kupić, taką z trzema składnikami. Ojej. No dobra, kiedy możemy go zabić? Czyżby? Yeah! Daj mi zadać ostatni cios. No to wjeżdżaj na bateryjkę. Jak się obróci. Musi się obrócić. No, go i w dół. Pięknie. Oh yeah! Woohoo! Jestem zwycięzcą. No i tym pozytywnym akcentem, pięknym zwycięstwem kończymy dzisiejszy kwadrans. Graliśmy w lepsze gry. Tak, to jest gra mocno średnia. Nie warto. Mocno średnia. Przeczytajcie, jeśli chcecie więcej informacji, moją recenzję, bo wisi już na stronie. Zmęczyłem tę grę specjalnie dla was. Tymczasem żegnamy się i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym kwadransie. Cześć. Pa.